Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przedstawiam Wam najważniejsze informacje ze świata lotnictwa cywilnego. A w dzisiejszym odcinku o historycznej zmianie w klasie ekonomicznej. Prawdopodobnym końcu konfliktu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. O próbie wyrejestrowania samolotów przez Rosję i blokadzie ich własnych pilotów. O ekologicznym Luftwaffe. Zatrudnieniu emerytowanych pilotów w Indiach oraz o rosyjskim trójkącie bermudzkim. Zapraszam do oglądania. Innowacyjny pomysł ogłoszony przez linię Air New Zealand. Przewoźnik zapowiedział wprowadzenie łóżek piętrowych w swoich samolotach na trasach dalekodystansowych od 2024 roku. Nowa usługa pod nazwą Skynest zostanie udostępniona dla pasażerów klasy ekonomicznej, aby ci mogli się przespać i wypocząć w trakcie długiego lotu. Zostaną w nią wyposażone nowe samoloty Dreamliner zamówione przez przewoźnika. Co ważne, prace nad projektem trwają już 5 lat i po raz pierwszy usłyszeliśmy o nim w 2020 roku. Piętrowe łóżka znajdą się w tyłach samolotów, a każde z 6 łóżek będzie wyposażone nie tylko w materac, świeżą pościel czy kotarę, ale również wejście USB oraz lampkę do czytania. Co warto dodać, za ten luksus pasażerowie będą oczywiście musieli dopłacić. Przybliżona kwota nie została jeszcze podana. W międzyczasie jednak linia ujawnia, że planuje wprowadzić 4-godzinne sesje na drzemkę z półgodzinną przerwą na sprzątanie. Co warto dodać, łóżka będą w tej samej cenie dla pasażerów klasy Premium i Premium Plus i każdemu będzie przysługiwać tylko jedna sesja z uwagi na spodziewane duże zainteresowanie. Dodatkowo w nowych Dreamlinerach Air New Zealand pojawi się usługa Sky Couch, polegająca na przekształceniu całego rzędu siedzeń w wygodne łóżka, dzięki specjalnym dostawkom. Jej dostępność jest jednak ograniczona, gdyż tylko dla osób, które wykupią cały rząd, albo przypadkiem mają obok siebie wolne miejsca. Premiera przewidywana jest na 2024 rok dla najdłuższych lotów, które mają zostać otwarte pod koniec bieżącego roku, to znaczy z Auckland w Nowej Zelandii do Chicago czy Nowego Jorku. Mają być to loty trwające ponad 15 godzin. Pozytywne wieści dla pasażerów lecących z Polski. Prawdopodobny koniec sporu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Udało nam się porozumieć ze Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego i wypracować wspólne stanowisko. Porozumieliśmy się w sprawie regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy, powiedziała Anita Oleksiak, prezes PAPSZ. Szczegóły porozumienia nie zostały jeszcze ujawnione. Niemniej jednak porozumienie z największym związkiem zawodowym reprezentującym kontrolerów ruchu lotniczego jest sporym sukcesem. Za nami długie i żmudne rozmowy. Udało nam się wypracować i osiągnąć porozumienie. Porozumieliśmy się z ZZKRL w sprawie nowego regulaminu wynagrodzeń i regulaminu pracy. Zaakceptowaliśmy i sukcesywnie wdrażamy 24 postulaty dotyczące bezpieczeństwa. Jest to najważniejszy obszar funkcjonowania agencji. Wiemy, że czeka nas bardzo dużo pracy, ale jesteśmy gotowi, by osiągnąć zamierzony efekt. Ciągłość ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej zostanie zachowana, a Polacy mogą spokojnie planować wakacje, powiedziała prezes PAPSZ. Z drugiej strony szef Generalnego Politycznego Ministerstwa Infrastruktury, Tomasz Tomala, uspokoił, że paraliż polskiego nieba na wakacje nie jest już zagrożeniem, szczególnie dla pasażerów. Wszystkie operacje lotnicze będą miały zapewnioną obstawę ze strony personelu lotniczego. Było to wyzwanie, które należało podjąć z myślą o strategicznej roli polskiej przestrzeni powietrznej. Zaakceptowane warunki mieszczą się w możliwościach finansowych agencji, powiedział Tomala. Wielokrotnie mówiłem już o nacjonalizacji samolotów oddanych wcześniej w leasing rosyjskim liniom lotniczym. Rejestracja w Rosji miała zapobiec oddaniu ich zachodnim właścicielom po zerwaniu umów w wyniku sankcji po inwazji na Ukrainę. Obecnie rosyjskie linie lotnicze oczekują wyrejestrowania ich samolotów przez władze Bermud. Słowem uzupełnienia, rosyjscy przewoźnicy, by uniknąć podatków, rejestrowali swoje wypożyczone w zachodnich firmach maszyny właśnie na Bermudach. W momencie rozpoczęcia inwazji na Ukrainę było tam 750 maszyn.
Tak, rzeczywiście, otrzymaliśmy wnioski od kilku rosyjskich linii lotniczych, aby wyrejestrować eksploatowane przez nich samoloty, powiedział Thomas Duncan, dyrektor generalny Bermuda Civil Aviation Authority. Ale gdybyśmy to zrobili, naruszylibyśmy prawo międzynarodowe, dodał. Jednocześnie rosyjskie Ministerstwo Transportu zaprzeczyło opinii Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego dotyczącej niebezpieczeństwa powstałego w wyniku przeprowadzania lotów nieodpowiednio serwisowanymi maszynami. Co więcej, obok powstałych planów odbudowy rosyjskiego lotnictwa, rosyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego w obawie przed ucieczką sporej ilości pilotów na zachód zaczął blokować licencje rosyjskim pilotom. Współpraca koncernu Airbus Defence oraz Luftwaffe rozpoczęła testy lotu maszyn zasilanych specjalną mieszanką paliwową, która ma ograniczyć emisję lotnictwa wojskowego. Próby lotu są przeprowadzane na maszynach transportowych Airbus A400M, których zasilanie oparto na mieszance klasycznej nafty lotniczej oraz ekologicznego paliwa SAF. Wykorzystanie tego paliwa ma przyczynić się do redukcji nawet o 85% dwutlenku węgla. Co za tym idzie, niemieckie lotnictwo jest jednym z pierwszych, które rozpoczęło zieloną rewolucję w szeregach swojej floty transportowej. Dążenie do bardziej zrównoważonej przyszłości jest podstawowym obowiązkiem każdego z nas. Przejście z paliwa na bazie ropy naftowej na zrównoważone paliwa odgrywa dużą rolę w wysiłkach lotnictwa, mających na celu ograniczenie emisji CO2. Współpracując ściśle z branżą, jesteśmy chętni do ostatecznej certyfikacji A400M. Patrząc w przyszłość, wspieramy wszystkie działania mające na celu wprowadzenie paliwa SAF dla całej naszej floty, w tym samolotów odrzutowych, mówił generał Ingo Gerhards, dowództwa Luftwaffe. To, co wyróżnia paliwo SAF, to możliwość tworzenia mieszanki do 50% z klasycznym paliwem do samolotów odrzutowych, bez modyfikacji silnika. Dzięki temu możliwe jest szybsze przejście na zrównoważone paliwo, które jak na razie stanowi tylko 1% w światowym lotnictwie. Emerytowani piloci w Indiach otrzymali prośbę o powrót do pracy. Takie listy otrzymało 55 niedawno emerytowanych pilotów linii Air India. Przewoźnik przewiduje w najbliższych latach zwiększenie skali działalności, a co za tym idzie, przewiduje również braki wykwalifikowanych pilotów. W okresie obowiązywania kontraktu po przejściu na emeryturę będziesz otrzymywał wynagrodzenie i dodatki lotnicze, zgodnie z polityką Air India w odniesieniu do takich nominacji, napisano w piśmie. Nagłe zapotrzebowanie na pilotów pojawiło się również z uwagi na zbliżające się powiększenie floty, nawet o 300 nowych samolotów wąsko- i szerokokadłubowych. Warto jednak dodać, że wiek emerytalny pilotów Air India to 58 lat, kiedy wiele innych prywatnych zachodnich linii lotniczych utrzymuje wiek 65 lat, także powrót do pracy nie będzie miał wpływu na bezpieczeństwo lotów. Czy mamy do czynienia z nowym trójkątem bermudzkim? Nad Jakucją zniknęły z radarów dwa rosyjskie samoloty. Na pokładzie jednej z maszyn znajdował się pasażer i dwóch członków załogi, natomiast na pokładzie drugiego było już 7 osób. Niedługo po poinformowaniu służb prasowych o zaginięciu, rozpoczęto misję ratunkową, która już na następny dzień odnalazła jeden z samolotów. Antonow An-30, na pokładzie którego było 7 osób, został odnaleziony 70 km od lotniska. Samolot zboczył z kursu i doświadczył twardego lądowania. Na szczęście wszyscy przeżyli. Niestety, drugi samolot wciąż jest zaginiony. Obszar, na którym doszło do zaginięć, należy do największej krainy na świecie, liczącej 3 miliony kilometrów kwadratowych. Znajduje się tam osada Tomtor, biegun zimna, gdzie w styczniu 2004 roku odnotowano temperaturę minus 72 stopni Celsjusza. A w tym odcinku Lotniczych Wiadomości to już tyle. Jeśli seria Wam się podoba, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki, cześć!